Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto 4 The Complete Edition. Moi drodzy, trochę będziemy powspominać, ale zanim będziemy wspominać, odbierzmy telefon od Stubbsa. I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lecture. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. Spoko. Więc tak. Zginęli podczas gry Buck, Ir, Hall, Hank, Pat, Frank, Brucey, Glyn oraz Holney. Natomiast znani motocykliści zginęli Lil Joe, Jenson oraz Jim. Tak więc będzie to prawdopodobnie ostatnia misja w tej grze, w tym dodatku. Tak więc odbierzmy jeszcze telefon. Mr. Clevitz, how are things? Fuck off, man. You know, Johnny, you should have thought about being more forthcoming earlier in our relationship. As it happens, others in your fraternity are not as loyal as you. I don't know what the fuck you're talking about. You're about to see a close friend on the witness stand. Time's up, Johnny. I'll believe it when I see it, you tight-ass prick. Adios. To był chyba Brian, nie? Tak, to był Brian. Brian. Sorry. No dobrze. Trzeba wykonać tą ostatnią misję w tej grze. A sprawdzę, czy ja nagrywam, bo nie jestem pewny. Tak, nagrywa się wszystko ładnie. No, tak więc lecimy z ostatnią misją w tej grze. Spaduwa. Nice place you got here, Johnny. Not quite sure I meet the dress code, but I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? I think so. You've certainly seen me naked. You want a cigar? Do you want to go fuck yourself? Oh, not particularly. Listen, your friend, Ray, don't worry about him. Why not? Apparently he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he collars you, you'll do 15 years, and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with it. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Why are you doing this? I told you. I was good for a favor. Okej. Udaj się do więzienia. Spoko. Koniecznie to trochę odlaguje. Ciekawe, czy będziemy dzwonić do, nie wiem, po posiłki, czy co? No nie wiem. Chyba nie. No niestety jeździmy sobie sami. Bo wielu z nich zostało już zabitych.
Okej, jesteśmy już prawie na miejscu. O właśnie. Getting out of here? Oh, haven't you enjoyed your time in the state's care? What a fucking pleasure! Terry, man, we gotta pay our friend Billy a visit. He's been talking. Bring Clay and bring all the fucking firepower you got. Meet me at the Alderney State Correctional. I'm waiting. The final run, boys. I appreciate this, man. It ain't gonna be easy. Pozmawiam z tym, aby wziąć od niego za darmo broni. No i zajebiście, nie? The Lost MC, check her out. You're gonna have to comp these weapons. They're needed. Super, podoba mi się wszystko. Granatnik mamy tutaj. Ciśnij A, aby kupić. Tak, wymień to. Kup cały szmal. Więc nie mogę tego kupić. Kup tego w chuj. A, który karabin wziąć? No właśnie. Czy może jakąś snajperkę? Na pewno kupię jeszcze kamizelkę kuloodporną. Rakietnicę może. Aha. Wymiana broni na to, tak? No to kupmy to. Co by tutaj jeszcze kupić? Strzelby, nie? To na pewno. Dobra. Coś jeszcze? Weź to może. I kup może kałacha jeszcze. Dokładnie. No i jeszcze snajperkę może. O właśnie. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o to wszystko, nie? No. Kurde, nie wiem co zrobić z tym. Albo to kupić, albo to kupić. To ma więcej amonii. To kupię to wszystko. Wypróbujmy może tą broń. No i to wszystko, tak mi się wydaje. Bo pałki już mamy, wszystko mamy już, nie? Tak, wszystko już mamy. Dobra. Lecimy z nimi. Zniszcz główną bramę więzienia. No i pięknie. Tak myślę, że użyję granatnika, nie? No i ładnie, lecimy z nimi. Lecimy z kurwami. Dobra, jeden już nie żyje. Fuck's sake. I pierdalać. Dziękuję. Dobra, nice. Ty już nie żyjesz.
Ty też, okej. Okay. Nice, pięknie. Weźmy może od nich ammo, co wy na to? Ładnie. Jak oni tutaj wyszli? Tak, tak, okej. Okay. No zaraz będą chyba raszować. Tak myślałem. A! Nie sprzedaje mi się tutaj na tą chwilę ten apteczka, nie? Więc całkiem spoko. Nice. Ktoś jeszcze? O, sorry, nie chciałem. O, teraz oberwałem. Upierdalaj. No, nie wiedziałem, że on jest na górze, nie? Gościu. Upierdalaj. Jeszcze jedna osoba tutaj gdzieś jest. O, za tą ciężarówką, nie? Wypierdalaj. Dziękuję. Pozdrawiam. Jedziemy, jedziemy. Weź jeszcze to ammo, okej. Sorry, nie chciałem. Aha, widzę, że helikopter tutaj już raszuje powoli. Niedobrze. Chodź tu. Dziękuję. Nice. Bierzemy się za nich. O, helikopter. Helikoptery, nawet dwa. O kurwa. No to niezłe te posiłki, powiem szczerze. No tylko zostaliśmy we dwóch. No wypierdalać! No to niezła ta armia tych policjantów. Wypierdalać! Tu jest na górze koleś. O, tam mamy kamizelkę, super. Sprzeda nam się, jeśli będziemy mieli mało kamizelki. Może weźmy inną broń, może. Nice. No połowy armii już nie ma policjantów. Tu jest jeden koleś. No, następnie idą, fuck sake. No mam nadzieję, że to są ostatki, nie? Tych policjantów.
Dobra, już oberwał śmieć. Pierdalaj. Dobra, weź inną broń. Tu jest jeszcze jeden koleś gdzieś. Nawać tam ich. Wyjeb się, proszę. A, jeszcze tutaj jest koleś. Wyjdźmy z tego. O, właśnie. Dobra, mam nadzieję, że to już wszyscy. Nie wiem, czy ktoś tutaj jeszcze został? Nie wiadomo. Aha! Well, here you are, you fork-tongued bastard! I've been looking for you! Jest Brian. Klebitz, the Heeb! I'm not gonna ask how you got in here, brother. Weź mi pistolet. Hey, man! What the fuck? Checkmate, dude. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! Brian Zabity. Okej, wracamy znowu. I znowu będą do nas strzelać. Ci idioci. Wypierdalaj, dziękuję. Czy mam już wsiąść do tego motocyklu, tak? Do tego motocykla. Jedziemy za nimi. Dobra, chyba będziemy do nich strzelać, nie? Trzeba mi wziąć klawiaturę i myszkę. Poprowadź losów z powrotem do klubu, okej. Czy jednak nie? Jedziemy. But he sure as shit ripped it apart. I'll forgive him the insults and injuries, but I can't forgive him that. Treacherous fucking bastard. He went insane! No to była banalna misja, nie? Jak widać. Terry, Clay, thanks for rolling with me. This gang is fucked all to hell right now, but I'll love you brothers until I die. Man, I miss Jim. He was one princely son of a bitch. The best thing this gang ever had. Dobra. Kończymy z gangiem. The Lost. Johnny. Hey. Hey. We had fun here. Yeah, we did.
But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. Huh. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah. Do what you gotta do. Come on, man. Let's get out of here. Tak, zapisz. No i to tyle. To pomijmy oczywiście. Jeszcze na sam koniec wejdziemy do kafejki internetowej, sprawdzimy co tam, kto tam pisze, jakie listy tam są, o ile są. No i jesteśmy w tym domu, w którym był Billy Batak, o ile co ja kojarzę. Dobra, wejdźmy do kafejki internetowej. Na sam koniec. Bo akurat w tym domu nie ma komputera, więc... No właśnie. W siedzibie był komputer. Potem będziemy kończyć odcinek jak coś. Dobra, wejdźmy w komputer i zajrzyjmy w pocztę Ashley. Wróciłem w zeszłym tygodniu na odwyk. Czuję się paskudnie, ale tym razem pozostanę tu na dłużej, wiem to. Agnus. No i spam. Nic więcej. Jeszcze zadzwonimy do Ashley. Didn't think I'd hear from you again. I didn't think I'd call you. You hear about Billy? Yeah. I heard. Look, Johnny. Look, have you got any money? I need 40 bucks. I need it real bad, baby. Not this time. You can kill yourself on your own. Goodbye, Ash. Może jeszcze raz? Aha, tyle. No i Agnus. Angus, man. Chapter president. I'm president of a burnout house and some broken-ass brothers. It's dead, man. It's over. What are you gonna do? I don't know. I'll probably keep sending money to Jim's old lady and her kid. I owe him that. We all do.
Beyond that, I'll probably try to cut my ties. What about Ashley? Ashley? The ice got her good. I finally cut her loose in my head, man. I don't know what's left for her other than that need to fuck up everything around her. You've been a good friend, Angus. You're a good man, Johnny. Things should have worked out better for you. Well, things should be better for a whole heap of people. It don't work out that way, do it. Adios, amigo. Ktoś jeszcze tutaj został? Brian to na pewno nie odbierze. No właśnie. Clay może... Połącz. O nie. Stops. Johnny? Congressman? I see your problems have been resolved. Is it back to normal at the Lost Motorcycle Club? No, it ain't, Stubbs. You see, we got a set of codes that mean you can't keep on like nothing's happened after brothers turn on brothers and your world turns to shit. My, my. A man of principle. Impressive, Klebitz. You must find Liberty City an awful place to live. Such a shame your values are more suited to medieval times. Yeah, well, I'd prefer to stand up for something than to chop and change and stab a friend in the back to get ahead. That's why I didn't become a politician. So long, sport. Okej, okay, mam nadzieję, że to będzie tyle, jeśli chodzi o telefony. This is Jerry. No, dokładnie. Okej, okay, kończymy. Dzięki za obejrzenie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Tylko tym razem bierzemy się za GTA 4, a nie już za Pelos and Dempt. Na razie cześć. Słyszymy się za tydzień. Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.